Dzień dobry, dzień dobry. Witam wszystkich bardzo serdecznie. E, moi drodzy widzowie, zapraszam na partię, która dała naszemu polskiemu e, szachiście e, tytuł arcymistrza, czyli najwyższy tytuł w szachach. Szymon Gomularz e, zdobył. E, e, Normę, trzecią normę na arcymistrza w turnieju, w Polanicy zdroju, w turnieju, bardzo silnym turnieju w kołówce. E, między innymi też Paweł Tecla zdobył swoją e, normę arcymistrzowską, ale to Szymon już e, zostaje tym oficjalnym arcymistrzem 56 w Polsce w historii. Serdecznie gratulujemy, a tutaj mam partię właśnie z ostatniej rundy, która e, o tym tytule zadecydowała. Przeciwnikiem Szymona jest bardzo silny arcymistrz z Niemiec Matthias Blubaum. Bardzo silny arcymistrz, zresztą widać po rankingu. Zapraszam serdecznie do analizy tej partii, która była no, niezwykle, niezwykle zacięta i interesująca. D4. Tak się rozpoczęła ta partia. Szymon zagrał skoczek F6, skoczek na F3, posunięcie D5 i goniec F4. System londyński właśnie tutaj mamy na szachownicy. No, i zobaczymy, jak sobie tutaj Szymon z tym zaczyna radzić. Tak troszkę prywaty, miałem okazję z Szymonem również grać partię klasyczną, jak i też w internecie. Także z tego miejsca serdecznie pozdrawiam, że udało mi się z arcymistrzem wygrać. No ale to mniejsza z tym, nie mam tutaj aktualnie oczywiście podjazdu do, do Szymona, ale zawsze cieszy, że młodzi zawodnicy zdobywają świetne tytuły. C5 ze strony właśnie czarnych posunięcie E3 taki ruch c5 oczywiście walczy o centrum e, rozwojowe posunięcie i tutaj e, skoczył skoczek na c6 skoczek na d2 posunięcie e6 zobaczcie bardzo prosta gra czarnymi tutaj e, białe nie stwarzają żadnych problemów w systemie londyńskim czarnym żadnych absolutnie chodzi tutaj głównie mi o e, rozegranie debiutu że czarne już na samym początku e, mają prostą grę żadnych skomplikowanych ruchów i to jest myślę że na plus dla czarnych w tym momencie. Posunięcie C3, czyli taki typowy właśnie układ w systemie londyńskim. Goniec E7 można powiedzieć, że strata tempa bo jak będzie wybicie, to goniec wybija i tam jakieś B4 ale tylko czarne na to liczą. Oczywiście tu się wszystko zgadza. Posunięcie skoczek E5 i teraz ruch, który mi się niezwykle podoba który jest taką małą zadziorą jest to posunięcie skoczek D7. Nie kończymy rozwoju, tylko ten skoczek od razu skakuje na D7, żeby wyjaśnić sytuację w centrum z tym skoczkiem. Poniekąd wymuszając y, wymianę skoczków, a jeżeli taka wymiana by nie nastąpiła, no to myślę, że. Czasami mamy też opcję f6 odgonienia tego skoczka, tylko nie w tym momencie, bo tu trzeba uważać też na takie ruchy jak hetman h5, ale na przykład po skoczku na f3 e, można by było oczywiście tam wymienić, ale też f6 jest ciekawe. No generalnie tutaj czarne też grają o zwycięstwo, to nie jest tak, że o remis. Skoczek d7 i e, białe wybiły na d7 skoczka. Goniec wybił, widzimy e, rozwój figur jest szybszy, można powiedzieć nieco. E, goniec d3, roszada, roszada. No, i jest pozycja, którą trzeba grać. To jest pozycja równa, tu nic nie dzieje się, jeśli chodzi o taktykę szachową. I Szymon podejmuje teraz taką decyzję. Ciekawe jestem, czy właśnie miał przygotowane to w, w domu, na szachownicy. Ale podejmuje decyzję o zamknięciu pozycji na skrzydle hetmańskim i zagrywa C4. Ciekawa decyzja, trzeba przyznać. Goniec zagrywa na C2, bo na tej diagonali czuje się zdecydowanie lepiej. I ruch F5. No i zobaczcie. Układ pionków w centrum jest ciekawy, można nieco blokować, tylko że białe mają też szansę czasami zagrać F3, E4, żeby próbować rozbić to skrzydło, ale tak naprawdę rozbić to będzie bardzo ciężko, gdyż czarne mają szybką kontrę poprzez ruch B5, A5, B4 itd. H3 ze strony białych. Tutaj goniec zagrywa na E8. Ciekawe zagranie, nie pozwalające zagrać na przykład skoczek na F3, gdyż goniec może tu od razu związać tego skoczka. A wymiana tego gońca przy takich pionkach jest na pewno na korzyść dla czarnych. Zdecydowanie. Hetman zagrywa na E2. B5, prosty plan, zobaczcie, tutaj czarne realizują posunięcie A3, A5, czyli konkretnie łatwo i przyjemnie. No ale białe zagrywają B3, kontratakując z jednej strony. No i ten ruch silnik ocenia jako no, niby nie najlepszy, no ale cóż grać innego. Tutaj Szymon postanowił wybić. Pragnę zauważyć, takie, pragnę zauważyć taką jedną rzecz, która tutaj może nastąpić, mianowicie taki ruch A4 jest z jednej strony ciekawy. Bo po wybiciach to tylko czarne mogą w tej sytuacji wygrywać pozycję, gdyż tu jest słabość na A3 okropna. Za chwilę ustawić Hetmana na przykład na A5, wejść zaraz wieżą na B8 i naciskać. No więc tutaj białe na pewno by nie wybiły tego pionka, ale po ruchu B4 pozycja by się totalnie zamknęła, ale myślę, że jak czarne nie chciałyby przegrać tej sytuacji, tej pozycji, to w taki sposób można by było grać. Tutaj silnik jest za kolorem czarnym w tym momencie, czyli pokazuje niewielką przewagę czarnych. Można by było na przykład grać goniec na e6, może z planem e5. Ciężko powiedzieć, może g5, ustawić tam wieżę na g8. Bardzo ciekawe rzeczy można tutaj rozgrywać w każdym razie przy tak zamkniętej pozycji, a czasami w końcówkach takie tutaj poświęcenia też grożą, ale to już takie dalekowzroczne tutaj moje myśli. Moi drodzy, no ale pójdź, zobaczmy, jak było w partii. Tutaj czarne wybiły na b3, skoczek wybił na b3. No i teraz ciekawym ruchem byłoby zagranie na przykład a4 do rozważenia, no ale myślę, że trzeba liczyć taki ruch jak skoczek c5. Chodzi o to, żeby tutaj skoczkiem na a5 wstanąć i finalnie na a4. Myślę, że pozycja czarnych byłaby całkiem niezła. Hetman b6 jednak zagrał tutaj nasz polski, już świeżo upieczony arcymistrz. Wieża z f na b1. I wieża na C8. Wszystkie ruchy tutaj są jak najbardziej prawidłowe, normalne. I biały oczywiście zagrywa A4, gryząc tego pionka B5. No więc jedyny ruch słuszny to jest B4. I tutaj tak naprawdę po takim wybiciu czarne dostają według mnie świetną pozycję. No świetną pozycję, gdyż te gonice tutaj pięknie grają. Otwarta linia, można swobodnie tutaj grać. I teraz w tej sytuacji tutaj białe zagrały skoczek D2. No dobra. Plus jest taki, że ten skoczek już nam nie będzie przeszkadzał na C5 i na A5, powiedzmy tak w uproszczeniu, ale też otwiera się tutaj linia dla wieży. Jak reagować? Szymon podjął decyzję, myślę, że praktyczną. I dosyć logiczną. Hetman D8 wrócił, odszedł z tego związania, no bo po co ma tutaj się męczyć, chociaż widzimy, że te figury dobrze kontrolują punkt B4. C4 ze strony białych, no i to jest taka decyzja, która już pokazuje, że ten pionek będzie już takim wiecznym pionkiem wolnym, tylko że nie ma jak nim za bardzo też maszerować, bo tu skoczek zaraz zagra i też wydaje się, że białe stoją dobrze. No ale tutaj szereg posunięć jeszcze przed nami. Goniec zagrał na D6 z szybką wymianą. No dobrze, można by powiedzieć, że mamy pionki na białych polach. Goniec jest białopolowy i można by rzecz, że czarne mają gorzej, ale niekoniecznie, gdyż ten goniec strzela w tego pionka pośrednio i może go męczyć. To są takie strategiczne pozycje, niełatwe do gry. Tutaj absolutnie czarne nie mają lepszej pozycji, to jest pozycja po prostu równa, tutaj ciężko o jakąś tam przewagę, ale gramy w szachy dalej. Goniec zagrał na b3 i w tym momencie skoczek ruszył na e7, no broniąc na d5. Ten układ przy wymianie byłby na pewno dla czarnych bardzo korzystny. Na taki ruch c5 oczywiście trzeba uważać, to znaczy... Na pewno tutaj Szymon wiedział, że ten ruch istnieje i liczył go. No ale to blokuje totalnie pozycję i ciekaw jestem też jakby dalej można było to rozpatrywać. No ale ruch C5 myślę, że niczym nie szkodzi. Może Hetman D8 i cały czas kontrolujemy tego pionka, a ten pionek jest niezagrożony w tym wypadku. Tak bym to rozpatrywał. Tutaj też skoczek czasami wejdzie. Może jakieś plany z rozbiciem skrzydła, może F4 zaplanować. No w każdym razie na pewno czarne by musiały grać na tym skrzydle, jeżeli chcą grać na wygraną, a tylko Wygrana daje Szymonowi właśnie tytuł arcymistrza. Moi drodzy, w tej sytuacji poskoczek E7, wieża zagrywa na C1, goniec D7, czyli poprawienie troszkę figury, wieża C2. Hetman A6 bardzo ładny ruch, który mi się szalenie podoba, jeśli chodzi o związanie. Tutaj ten pionek teraz się nie może ruszyć, a my mamy czas na to, aby zdwoić nasze wieże. I po ruchu skoczek na F3, wieża zagrywa właśnie na C7, skoczek E5 i zobaczcie, wieża zagrywa na C8. Silny układ ciężkich figur z naciskiem na pionka C4, to na pewno jest dobry pomysł. Absolutnie tutaj nie boimy się wymiany. Ta wymiana dla czarnych byłaby na pewno korzystna, bo ten skoczek jest tutaj e, niezłą figurą. Wieża zagrywa na C1 a, i teraz goniec E8. Jednak czarne postanawiały zagrać gońcem i pięknie kontrolować jedno skrzydło, drugie skrzydło a, i czekać na decyzję ze strony białych. Skoczek zagrywa na D3. Ciekawy ruch. Ten skoczek tutaj chce zagrać za chwilę na C5. Ta pozycja, mimo że wygląda prosto, to nie jest taka łatwa w grze, mimo wszystko. I teraz pytanie jest takie: czy można zbić pionkiem na C4? Sprawdźmy. Jeżeli czarne by wybiły. To jest niestety wtrącone posunięcie skoczek C5 i okazuje się, że te związanie teraz jest na korzyść dla białych, a po na przykład ruchu Hetman B6, no to Hetman zbija na C4 z piekielnym naciskiem na pionka, więc tutaj pozycja białych myślę, że jest nieco lepsza w tym wypadku. No ale w partii poszło inaczej, Hetman zagrał na D6, cały czas prowokacja. No i teraz czarne białe, przepraszam, zagrały skoczkiem na C5. Goniec F7, wzmacniamy tutaj układ. No teraz powiem szczerze. Ciężko powiedzieć, czy Szymon grał na wygraną. Znaczy, to jest takie tylko moje przypuszczenie: no, grać jakieś posunięcia trzeba, może liczyć na błąd przeciwnika. No, bo ta pozycja jest dla białych nieco lepsza w tym wypadku. Dokładnie jest nieco lepsza. Blokada tego pionka, tutaj za chwilę jakiś strzał, no i otworzenie pozycji. Jak grają dalej białe? Białe grają Hetman na D3 no można by było przede wszystkim tutaj teraz tego pionka mimo wszystko wybić i po takim zabiciu na przykład Hetman mógłby zagrać na B5 próbując zdjąć pionka i pozycja mogłaby być trudna dla czarnych mimo wszystko ale poszło w partii inaczej, to jest ten znak, gdzie tutaj czarne mogą próbować szukać swoich szans, posunięcie G6, no wzmocnienie pionka po takich wymianach zawsze wzmocnienie się przydaje, ale zawsze jakiś taki lufcik dla króla na G7 wieża D2, król zagrywa właśnie na G7, czyli taki ruch wyczyku Nieco posunięcie F3 i wybicie na C4, moi drodzy, w tej sytuacji czarne mogły zagrać nieco lepsze posunięcie, bardzo skomplikowane, które daje bardzo bogatą grę w tej sytuacji. Jaki ruch mogą wykonać tutaj czarne, żeby próbować grać na wygraną? Tak po prostu to ujmując, jest to ruch E5. No, w analizie łatwo nam się mówi, ale przy partii na pewno jest ciężko zagrać takie posunięcie, ale jest logiczne. No bo tak. Tutaj gońcem i skoczkiem bronimy punkt d5, więc nie boimy się takiego zagrania, a po wybiciu na e5 jest oczywiście zdobycie skoczka, więc ruch e5 wydaje się logicznym. I na przykład po wybiciu na d5 skoczek mógłby wybić. Po wybiciu na e5 no widzimy atak z wstępem można powiedzieć, więc Hetman musiałby wybić. Goniec by wybił. Goniec by wybił. To jest kwestia policzenia tylko taktyki, która w tym wypadku jest dosyć prosta na tym poziomie, który tutaj zawodnicy reprezentują z tego względu, że to są forsowne ruchy i po takim wybiciu jest szach, piękny ruch, król H2 i wieża C5. Pion więcej po stronie czarnych by był. Pozycja technicznie rzecz biorąc jest wygrana dla czarnych. Tak nie musiało być. Tak mogłoby być. Można by było tak zagrać, no ale w partii Poszło zagranie na bicie na C4. Goniec wybił i skoczek na D5. No i można powiedzieć, że po wybiciu i po wybiciu Pozycja mogła być taka no, ciekawa z jednej strony, z drugiej strony jednak ten skoczek tu wydaje się bardzo silny, aczkolwiek tutaj silnik jest za stroną czarnych w tym momencie. Hetman zagrywa na b3. Ja wiem, ta analiza jest troszeczkę szybka, powierzchowna, moi drodzy. Na pewno trzeba by było się zagłębić bardzo, ale sprawdźmy po prostu, jak sobie tutaj Szymon radził w tej sytuacji, bo pod wielką presją, chcąc zdobyć arcymistrza, musi tę partię wygrać. I skoczek zagrywa na c3. I teraz sytuacja dla czarnych jest zdecydowanie komfortowa. Ten skoczek zrobił piękną robotę. On tam bardzo przeszkadza tym wieżom w koordynacji. I teraz wieża zagrała na. Przepraszam, tutaj goniec absolutnie nie zagrał. Wieża zagrała na C2. Uch, nie ta wieża. Ta wieża, przepraszam za błędy. Wieża zagrała tutaj na C2, ale sprawdźmy czy można byłoby zbić pionka na e6, bo wszystko na to wskazuje i wszystkie figury patrzą na pionka, więc generalnie chce się zbić tego piona. Więc sprawdźmy. Goniec zbije na e6. Okazuje się błędem. Ogromnym błędem taktycznym. Jak to wykorzystać? Można sobie zatrzymać materiał. to głównie do osób początkujących kieruje to pytanie. Owszem, tutaj można teraz wieżą zbić na c5. Po wybiciu na f7 jest skoczek na E2. Zobaczcie, że nie można wybić oczywiście, bo ginie wieża. Po wybiciu skoczek E2, wieża E2, wieża C1. I jakość więcej po stronie czarnych. Pozycja jest wygrana. Byłaby oczywiście. Białe zagrywają wieżą. I w tym układzie Szymon podejmuje bardzo ważną decyzję w tej sytuacji. To jest dobra decyzja. Spróbujmy znaleźć ruch naszego... Najświeższego arcymistrza w tym kraju, moi drodzy, Szymon zagrywa posunięcie. Wieża bije C5. Bardzo odważna decyzja, ale też słuszna. Wszystkie znaki na niebie pokazują, że ten ruch jest dobry. Dlaczego? Bo po wybiciu Hetman wybija i okazuje się, że wisi pionek i wisi goniec, więc czarne zdobywają kolejnego pionka. Nie można zbić na E6 z tego względu, że jest bicie z szachem i. Zdobywamy gońca, więc tutaj wygrana byłaby jeszcze prostsza. Więc w tym układzie goniec zagrywa na a6, gryzie wieżę, ale jest wtrącenie. I wzięcie tego piona powoduje, że są dwa piony więcej za jakość. Skoczek stoi świetnie. Ta pozycja jest wygrana dla czarnych, moi drodzy. Tak, to trzeba jasno powiedzieć. Król zagrywa na h1 i wieża na c7. Goniec wraca na c4. I teraz Szymon tutaj dał szacha. Król zagrał na h2, hetman e5, król h1. I wieża E7. Nieco pasywne posunięcie, ale ja ten ruch rozumiem. On chce wzmocnić posunięcie E6, e, przestawić Hetmana i e, próbować ruszać może pionem do przodu. Jednakże w tej sytuacji można by było zagrać zdecydowanie lepiej i y, y, dosyć fajne posunięcie. E, tutaj proponuję również sobie zatrzymać materiał, poszukać tej odpowiedzi. Otóż, Hetman F4 byłby niezłym ruchem. E, o co chodzi? Otóż wieża zostaje na aktywnej pozycji. Jest atak na gońca, więc goniec musi uciekać. Na przykład na pole B5, i tutaj po ruchu E5 goniec się świetnie otwiera, a my dążymy do ruchu E4 z totalną miazgą na przeciwniku. Ktoś by powiedział, no, ale przecież ja chcę zbić pionka. Ale następuje niespodzianka. Bierze A7 i można się poddać ze względu na bicie i mata w jednym ruchu. No, bicie jest niewykonalne, więc tutaj po prostu zdobywamy figurę. Bardzo fajna rzecz. No cóż, Szymon tak nie zagrał, zagrał inaczej, zagrał wieżą na e7. No i po ruchu hetman b2, hetman c5 z atakiem, hetman b3 z powrotem. Widzimy, że białe tutaj marzą o remisie. Jest ruch e5. Troszeczkę upraszcza pozycję i daje szansę białym na pewnie na remis, ale tu pewnie było wyliczone wszystko po wybiciu, jest wybicie, wieża zagrywa na d3. E4, no i w tym momencie no, nie pozostaje nic innego białym, jak oddać tą jakość, bo y, byłoby bardzo ciężko grać białymi, jakby wieża miała odejść. Ten ruch E3 tutaj jest bardzo groźny, czasami jest wybicie, otworzenie króla, y, król jest bezpieczny, no bez jakości czarne tu są świetne. Więc y, białe biją na C3, bicie na C3, hetman wybija, wszystko się wymieniło i powstała wieżówka z pionem więcej dla czarnych. Moi drodzy, y, generalnie ta wieżówka jest wygrana dla czarnych. Ale jak to zwykle w wieżówkach bywa, najtrudniejsze końcówki w szachach, może mogą się dziać cuda, więc remis również jest prawdopodobny. Jak grał Szymon ta wieżówka? A grał dobrze, bardzo dobrze. Król f6, czyli pionek do centrum, F pionek, król do centrum i zobaczcie, że tutaj czarne nawet nie bronią jakoś tego pionka. Generalnie tu się liczy aktywność figur i dlatego też król idzie na g1. Pionek wybił i okazuje się, że jak wieża zbije na F3, co okazuje się też taką sytuacją, że może być blisko teoretycznie remisu, ale jest wieża B7 i wieża B4, i wieża by się przykleiła wiecznie do kopiona. Aktywność wieży duża, król aktywność duża, pionki do przodu, dlatego też białe zbiły na F3. Wieża D7, wieża C5 na piona, no i jak grać w takiej sytuacji, czy większość z nas zagrałoby wieżą na A7? Przypuszczam, że tak. Ale nie arcymistrz, przyszły arcymistrz. Król G5. Ten pionek jest nieistotny, moi drodzy. Absolutnie nieistotny e, rozbicie tej struktury gwarantuje tutaj e, super pozycję, super końcówkę. Generalnie ta końcówka jest wygrana. Zobaczmy, jak to Szymon realizuje. Król F2 bierze D4. Bardzo ładny ruch wymuszający bicie. Więc białe wybiły. I Król F4. Grozi zaraz takie zagranie. No i teraz wieża A7 na pionka, H5 następuje, H4 następuje, wieża D2 i król niestety idzie na bardzo pasywną pozycję. Wieża zagrywa na A2. Dla osób początkujących wieża za pionkiem stoi zawsze dobrze. Odcinając króla i można za chwilę tym królem próbować te piony zbijać. Jak poszło dalej? Wiesz, zagrała na g7 i okazuje się, że leci pionek. Ale można to fantastycznie wykorzystać i tutaj następuje bardzo dokładne posunięcie, bo tuż wybicie pionka może jeszcze tutaj ratować praktycznie białe, gdyż ten król może zaraz zagrać na f2. Ja wiem, że to jest dosyć powierzchowne, trudne. E, tutaj warto sobie e, głębiej posiedzieć nad końcówką, ale zagranie Szymona jest perfekcyjne. Jest to ruch król E3. Perfekcyjnie łapie tempo, bo jeżeli będzie król F1, to bijemy na F3, grozimy znowu matem, więc musi się poruszyć król, bo jak ruszy wieża, to zbijamy z tempem i wieża nam nie atakuje pionka G6. Na tym polega cały myk. Król D1, wieża A1 szach, król C2, zobaczcie, jak król został daleko odpędzony i teraz wieża zbija pionka. Wieża zbija na G6 i wieża zbija na H4. Ten pionek już nam nie ucieknie. Wieża zagrywa na G1 i piękny ruch F4. Podprowadza troszkę pionka do góry. Ten pionek zostanie zawsze zbity poprzez takie zabiegi. Bardzo zresztą łatwe. Król zagrywa na D1, wieża na H2, białe grają do końca. Wieża E1 i teraz król zbija. Wieża F1, król G3. Zasłona, wieża H1, H4. Król E1, H3, Król F1, H2. Moi drodzy, w tej sytuacji białe się poddały. Szymon Gumularz zdobywa tytuł arcymistrza z tego miejsca. Jeszcze raz serdeczne gratulacje. Pozycja jest prosta do wygrania. Wystarczy odejść wieżą, dać szacha, wziąć wieżę. Myślę, że układ prosty. Serdecznie dziękuję za uwagę. Do zobaczenia następnym razem. Cześć.